Cześć kochani, tutaj Dominika i witam Was na moim kanale już po świętach. Mam nadzieję, że super spędziliście. Wracamy z odcinkami, także dzisiaj postanowiłam nagrać o Timothée Chalamet. Czy ja kiedyś o nim nagrywałam? Chyba nie. Nie wydaje mi się. Tak czy siak, tak się tutaj złożyło w ogóle, kto to jest Timothée. Myślę, że większość z Was go zna. Grał m.in. w filmie Call Me By Your Name, czyli Tamte Dni, Tamte Noce. Nie wiem, czemu to tak przetłumaczyli na polski, ale okej. Zawsze jakoś te filmy tak dziwnie tłumaczą, nie wiedzieć czemu. Dalej, Duna. To jest taki jeden z nowszych filmów. Mam 26 lat, urodzony został w Nowym Jorku, jest laureatem wielu nagród, takich aktorskich. Był w ogóle z Lily Rose Depp, czyli z córką Johnny'ego Deppa. No to są wszyscy w ogóle wszystkie tak znane osoby, że Gwoli Ścisłości tak tylko tłumaczę, kto to jest, może akurat ktoś nie wie. I tak, został on, słuchajcie, przyłapany na Coachelli z pewną tajemniczą dziewczyną. Co to za dziewczyna? Do tego dojdziemy właśnie w tym filmiku. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, chciałam podziękować tej osobie za aktywność na moim profilu na Instagramie. Pozdrawiam. Jeśli chodzi o mój konto, jak zwykle znajduje się w opisie, także tam Was też odsyłam. Dominika Pułka-Kuzio. Tam też możecie pisać pomysły na inne filmy. Jestem zawsze otwarta na propozycje. Także może akurat mnie zainspirujecie. Dlatego, że no różnie z tymi dramami bywa. Czasem jest ich więcej, czasem jest ich mniej. Ostatnio było ich mniej. Więc tak, możecie pisać w komentarzach również. W ogóle nie wiem, czy to widać, ale ścięłam włosy, to było tydzień temu, ale tydzień nie nagrywałam. No zawsze tak lubię patrzeć na moje stare filmiki, tam widać takie zmiany w moich włosach. Naprawdę widzę krótkie, krótkie, coraz dłuższe, potem znowu krótkie, coraz dłuższe. No i tak, tak to leci. Teraz też w końcu jest ścięłam, idzie lato. Nie mogę się doczekać wakacji, ale do tego jeszcze trochę czasu mi zostało, ale dobra, przejdźmy do tematu, bo to nie jest odcinek o moich włosach, a o Timothée Chalamet. Także Coachella, słuchajcie, trwa ona od 15 do 27 kwietnia. Jest to bardzo popularny taki festiwal muzyczny w Kalifornii. Się odbywa. Występują na nim największe gwiazdy, takie jak Harry Styles, Billie Eilish, Doja Cat, The Weeknd i wielu, wielu innych artystów. Słynie on też z tego, że wiele osób wymyśla jakieś niespotykane kreacje, takie jakieś takie unique, wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. Takie oryginalne, każdy stara się ubrać jakoś tak, jakby się na co dzień pewnie nie ubrał, tylko wiecie, ludzie kombinują, tryhardują z tymi stylówkami tam i to widać. Ale tyle jeśli chodzi o festiwal. Właśnie, przejdźmy teraz do nagrań. Oto i one. Co prawda tutaj Timothée nie zaszalał swoją stylówką, bo miały na sobie czarną czapkę, czarną koszulkę. No takie rzeczy na co dzień. Ale no co tutaj się dzieje, proszę bardzo, całują się i to tak intens bym powiedziała, to nie jest jakiś buziak, tylko coś więcej. Ludzie w komentarzach, oczywiście zawsze zaglądam do komentarzy, to jest najciekawsza część social mediów. I wchodzę i tam ludzie się śmiali, że sorry, to ja i takie rzeczy tam pisali. Przeczytam wam niektóre właśnie z nich. Tylko nie to, mój mąż mnie zdradza. Część mojego serca się złamała. Tak w zasadzie to byłam ja. Mogę to potwierdzić. Tak czy siak. Ludzie zobaczyli w tej tajemniczej dziewczynie Cindy Kimberly. Jest to 23-letnia modelka, influencerka, którą w 2015 roku wypromował tak naprawdę Justin Bieber. Poprzez wstawienie jej zdjęcia na swojego Instagrama. Tak, słuchajcie, odnalazłam to zdjęcie, oto jest i ono dalej jest na jego profilu. Jeszcze tutaj, słuchajcie, matematyka weszła mocno, bo miałam takie w 2015, okej. Okay. Czyli miała wtedy 16 lat, skoro ma teraz 23. Niesamowite, jak dorośle wygląda tak naprawdę na tym zdjęciu.
Ale jaki był opis tego zdjęcia Justina? Tutaj on napisał, wow, kim jest ta dziewczyna? No i tam ludzie w sumie do tej pory komentują to zdjęcie. To zdjęcie ma tak wiele komentarzy, to się w głowie nie mieści. I piszą, nie wiem, oznaczają na przykład Hailey Bieber, czyli jego aktualną żonę. Albo mają takie, wow, to zdjęcie dalej jest na twoim Instagramie. No mówię, tak samo jak ja byłam zdziwiona, że wciąż gdzieś tam widnieje. Też ludzie się zastanawiają, czy w końcu Justin załapał, że to jest właśnie Cindy, czy wciąż nie wie, chociaż na pewno pojawiło się wiele oznaczeń jej imienia pod tym zdjęciem. No tak czy siak widzicie, nic z tego nie wynikło później w tym 2015 roku. A jeśli chodzi o samo zdjęcie, to też można zauważyć, że jednak zostało ono troszkę tam zedytowane, dlatego że Cindy ma brązowe oczy, a na tym zdjęciu ma niebieskie. Nie wiem, czy to ktoś ją zedytował, czy ona sama się tak zedytowała wtedy, ale no, 16 lat i niesamowite to jest dla mnie. Te czasy, po prostu naprawdę. Oprócz Justina Biebera ma też historię z Lewisem Hamiltonem. Śmiga on Formułą 1, słuchajcie. Tak czy siak, chyba z nim nawet nie była tam jakiś paparazzi, on złapał i spytał, czy jesteś z Lewisem, a ona, że we're just friends, tylko się kolegujemy. Także chyba jednak nic z tego koniec końców nie wyszło. No, ale teraz co? Co z Timothée jest? Tu jeszcze dowód na to, że to rzeczywiście był Timothée. Tutaj widzimy, jak wajbuje na koncercie. Widać tą czapkę, widać tą bluzkę. Dokładnie tej samej był na tamtym filmiku, nagraniu, gdzie widać, jak się całują. No i co? No i przez to wszystko domyślamy się oczywiście, jak brzmiały komentarze pod najnowszym zdjęciem Cindy. Były to głównie pytania o to, czy całowała się z Timothée. No. Ale jak tak naprawdę z nimi jest, no może kiedyś się dowiemy, może jakiś paparazzi ich gdzieś przyłapie, spyta o to i poznamy jakąś tam odpowiedź. Póki co chyba chcieli to trzymać w prywatności, ale z drugiej strony, jakby chcieli to trzymać w prywatności, nie całowaliby się tak na Coachelli, na takim olbrzymim festiwalu, na jednym z takich, myślę, że najpopularniejszych festiwali muzycznych, które się odbywają właśnie w Stanach. Więc skoro poszli tam razem i tak intensywnie się tam całowali, no to może jednak nie chcą tego ukrywać, albo chcą być tacy, nie wiem, w połowie tajemniczy. Sama nie wiem, ciężko tutaj stwierdzić, bo mówię, gdyby chcieli być tacy w pełni w prywatnym związku, no to nie, no nie całowaliby się tam po prostu. Albo zapomnieli o, nie wiem, całym świecie i weszli w ten moment. Nie wiem. Ale też nic razem nie publikują. Może coś opublikują niedługo, chociaż myślę, że póki co tak patrzą, jak to jest. W ogóle ciekawa jestem, od kiedy są razem. No ale to mówię, no póki co nie mamy zbyt wielu wiadomości na ten temat. Ale słuchajcie, mówię wam, jak będzie wiadomo coś więcej, to oczywiście nagram wam taki update tej sytuacji, także o to się nie musicie martwić. A jak sami coś zobaczycie przede mną, to też możecie mi oczywiście dać znać, to wtedy jak najszybciej postaram się to nagrać. Ale tak, to tyle jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że się wam podobał, jeśli tak, wiecie co robić. Możecie też zasubskrybować, dzwoneczek, może wam jakieś powiadomienie wtedy wyślę. Tak to zapraszam też na Instagrama, tam będziecie na bieżąco, Dominika Podłaga. Dajcie znać koniecznie, co o tej całej sytuacji myślicie w komentarzach, zawsze czytam. Więc tak. Ja się z wami żegnam, oczywiście życzę miłego dnia. Dzisiaj jak to nagrywam, jest tak słonecznie, piękna pogoda. Wstawię ten filmik jutro, więc nagrywam to w sobotę. Mam nadzieję, że u was też jest tak słonecznie, ja już się po prostu tak wyczekiwałam tego słońca. Były takie dni słoneczne, ale były też dni, kiedy był śnieg, kiedy był grad, kiedy był deszcz w tym kwietniu. Więc tak, taki jest to właśnie kwiecień, plecień. Natomiast ja już właśnie potrzebuję tego słońca. Wtedy od razu mam jakąś taką energię pozytywną, więc to. Ale dobra, już koniec, już nic nie gadam. Do zobaczenia, do następnego filmiku. Pa, pa.